Znaczy, w takiej strukturze, w takich jednostkach geostrukturalnych znajdują się olbrzymie bogactwa. Pan profesor wspomniał, że w samej wodzie geotermalnej znajduje się energia równoważna 30 miliardom ton paliwa umownego. Co to znaczy? Może dla porównania podam, że Kuwait, tak zwany północy, czyli Norwegia i Wielka Brytania, czyli ropa i gaz, obliczona i przeliczona na tony paliwa umownego, to tylko 13 miliardów ton paliwa umownego, czyli 2,5-krotnie większą mamy energię w samej wodzie geotermalnej. A jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze energię zawartą w gorących skałach i wysadach solnych, to można pokusić się o zbliżenie do 100 miliardów ton paliwa umownego. Czyli jesteśmy właściwym Kuwejtem Europy, Europy całej. Te źródła są zlokalizowane w jakich regionach Polski? Właściwie można powiedzieć, że 80% obszarów Polski. Raz jeszcze zerknijmy na mapę. Tak, to jest, czyli cały środek na pasie. Czyli ten żółty pasek przebiegający w okolicach Radomsku, Łódź, Szczecin, temperatury najwyższe na poziomie 3000 metrów. Kolor fioletowy na południowo-wschodnich warunki. Może najuboższe są na północnym wschodzie tereny Polski, natomiast pozostałe są znakomite. Są bogate w które? Kolor granatowy mówi o jakim bogactwie? Niebieskim. Właśnie mówimy o energii w zasobach geotermalnych i geoenergetycznych. Pan profesor wspomniał, pan profesor Sokołowski, o 6 tysiącach kilometrów sześciennych wód geotermalnych. Proszę Państwa, to są dwa Bałtyki, które się znajdują pod nami. I w tej objętości wód znajduje się tak potężna energia geotermalna. Ta energia może czemu służyć? Dzięki tej energii można w systemie kaskadowym produkować energię elektryczną. Można ogrzewać, można używać ją w ciepłownictwie, można w szklarniach, można również rozwinąć balneologię, suszarnię, w rolnictwie, w basenach kąpielowych. Czyli w zasadzie jest to energia, która może spowodować, że dzięki tej taniej i czystej ekologicznej energii możemy pokusić się o przyspieszony rozwój gospodarczy kraju.